No i najmilszy punkt programu dzisiaj. Jesteśmy otoczeni gwiazdami, jakże nam miło. Show witamy business. Bardzo serdecznie. Kino Katarzyna Kwiatkowska, Grzegorz Dalniecki oraz Izabela Dąbrowska. Dzień dobry. Co nas do Państwa sprowadza? Z tego powodu. Dziewczęta, mówcie, bo ja ostatnio wykonałem limit na najbliższe 20 lat. Mówię. Tak jest. No właśnie, więc Grzegorz podobno ma główną rolę we filmie. Tak, podatek od miłości. No właśnie. Jest potwornie opodatkowany. I powstał taki mini serial, który będzie reklamował, promował ten film. To będą takie mini odcinki. One będą trwały najwyżej 3 minuty. I w każdym odcinku będzie się działo coś innego, prawda, Grzesiu? Tak, zacznijmy najpierw od podatku od miłości, bo widzimy właśnie tutaj anons tegoż właśnie filmu. Na ekrany wchodzi 26 stycznia, ale zanim to nastąpi, rzeczywiście widzowie mniejszych ekranów będą mieli szansę... To? Tak, scena balkonowa. Boże, Romeo! Przez chwilę tylko. Ty się tam całujesz z dziewczynami? Z iloma? A co jest to? Nie pamiętam dokładnie. Proszę. Dobra, bardzo skromnie. To jest koniec naszej znajomości. Myślałaś, że jest porządnym aktorem, co? Tak. Ale rzeczywiście, no zacznijmy od Grzegorza, bo panie Grzegorzu, jest pan przede wszystkim znanym aktorem teatralnym. Pozazdrościć takiego stażu i takiej wierności jednej scenie. Przypomnijmy, to jest Teatr Ateneum, do którego trafił pan tuż po dyplomie. I wierny jest pan 8 lat temu. Do 70, tak, przed wojną japońską. Aż tak. Tu teraz nagle trach, popularność i no się posłuchało. Belfer, Pakt, Wataha, podatek od miłości. Nieprzewidywalny jest ten zawód, bo można karierę skończyć w tym dobrym znaczeniu tego słowa. W wieku 20 paru lat, a można ją zacząć grubo po 40. Jak na przykład Louis de Funès. Albo Jan Peszek. Jesteś potwornie podobny do Louisa de Funès. Tak. Oczywiście, dopiero zauważyłem. A rano jak się obudziłem, byłem jeszcze bardziej podobny. Dobrze, i teraz tak, ten podatek od miłości to jest film, który wejdzie na ekrany 26 stycznia. Tak. Polecamy. Fabuły nie zdradzamy, tylko to, że Grzegorz będzie Marianem. Albo Mario, albo Mariankiem, tak? A teraz to, co powiedziała Kasia, ten serial, ten mini serial promujący, czyli nawiązywanie do pewnych filmów. Pani Izabelo. W pani przypadku, co to było za nawiązanie? Widzisz, myślałaś, że ci się uda pomilczeć. Co to za rola? Dobrze ci tak. Rola zjawy błąkającej się po lesie i szukającej kołcza Mariana, dzięki któremu ma nadzieję wyjdzie na prostą. Marian ucieka przede mną za wzięcie, ja go ścigam, czyli... No rodzaj horroru. Popatrz, jesteś w telewizorze. Oż ty w życiu. Jaki horror, widzicie? Strach się bać. Słuchajcie, ale serial nosi tytuł właśnie Wszystkie twarze Grzegorza Damińskiego. Pytanie jest, na ile z tym Grzegorzem Damińskim się pan upotożsamia, panie Grzegorzu? Skoro właśnie pokazuje nam pan wszystkie swoje twarze. Na szczęście ten zawód jest bardzo zbliżony do dzieciństwa. To znaczy, że można w nim być kimś, kim się nigdy w życiu by nie było, albo nie chciałoby się być. I to jest cudowne. Dlatego ten zawód uprawiamy, nie? Czyli co, zabawa dla dużych chłopców i dużych przeważnie dziewczynek? Tak, ewidentnie to była zabawa. Ja na przykład miałam przyjemność zagrać dentystkę. No i to było wspaniałe mieć nareszcie w ręku te borowadła, tę maszynę, którą można tak fajnie nogą kopać. To się nazywa borowadła? Tak mi się wydaje. Mnie się to wszystko oczywiście kojarzyło z filmem Marka Koterskiego, Nic śmiesznego i ze wspaniałą rolą Bożeny Dykiel. Bardzo małą rulką rzeczywiście. Ale jakże tak, do zapamiętania i słynny tekst przed gabinetem dentystycznym. Niech pan tam nie idzie! Ale rozumiem, nie ma, podobno nie ma małych ról, są tylko... Źle zagrane. Niezbyt wielcy aktorzy. No. Ale rozumiem, że wspólny mianownik to jest Grzegorz, tak? I to są relacje z kobietami. Ja może tak, odwrócę to wszystko troszeczkę, bo chciałem powiedzieć o tym, że spotykaliśmy się i z Tomkiem Lachnickim, i z Bodo Koksem na takich stolikowych próbach. Te teksty się wykluwały w trakcie naszych spotkań i kapitalna to była historia, że mogliśmy się z Bodo spotkać, ponieważ on ma nieograniczoną wyobraźnię. Niezależny. Na pierwszym spotkaniu, na którym był również producent, który się przysłuchiwał naszym rozmowom, powiedział: i wyobraź sobie, że jest poranek i budzisz się w damskiej torebce i widzę producenta, który robi to. Jak to pokazać? A potem do torebki, przepraszam, plułem się, wchodzi szpon, taki wielki damski, zakończony czerwonym paznokciem. Szpon, czyli paznokieć. Paznokieć, taki gigantyczny. Aha, i próbuje złapać szminkę. I ty się za ten palec łapiesz, wyjeżdżasz do góry i wtedy się budzisz.
I sobie powiedziałem, dobrze jest, ma chłop. Aha, że będzie ten odcinek? Okay, będzie ta torebka? No nie, bo jednak nie znaleźliśmy takiej torebki. Wystąpiły modyfikacje, ale wystąpiła choćby Kaja. To też ciekawe, prawda? Właśnie, w dzisiejszym odcinku podobno pojawi się Jaka Kaja. Ale po co? Kaja jako taksówkarka, tak? I śpiewa, tak. I właśnie. Aha, o, właśnie widzimy. Pani powinna śpiewać zamiast prowadzić taksówkę. I to, Grzegorz, to jest co? Nawiązanie do znowu jakiegoś filmu, jak przypuszczam. Ta scena taksówkarska. Wszystkie te krótkie filmy są cytatami z jakichś naszych ulubionych gatunków albo konkretnych filmów, bo tym kluczem nas tutaj prowadził. Ile trwa taki odcinek? 2 godziny. A zaczyna się o której? O 19.30. Rany Julek, o 19.30. Święta godzina kiedyś. A wy absolutnie teraz naruszacie pełne tabu. Ale dobrze, no to fajnie. Dziękujemy wam za spotkanie, czyli wygląda na to, że bawicie się nieźle. Cały czas się bawimy. Nieźle się bawimy. Bez wspomagania. Ja się tak bawię wewnętrznie, że nie macie pojęcia, i za nas co tam się dzieje w środku. Bo byliśmy cali w jakichś puszkach i we włosach. I ona się specjalnie spełniła. Nikt nie był w puszkach, cicho, bądź cicho. Pani Basiu, jakąś tam audiencję, jakby można było się zapisać tam do prezesa, to prosimy wszystkich. Nic nie wiem, nic nie słyszałam, bawię się wewnętrznie. To tylko zjawa, a tu dentystka, no i Grzegorz, w roli Grzegorza oczywiście. Bardzo wam dziękujemy. Zapraszamy na 19.30, wszystkie twarze Grzegorza Damińskiego, a teraz zapraszamy do Szklarskiej Poręby. Zapraszamy.